Kurwa, masz to dźwię! Forma życiowa idzie, wiesz? Wyciąga! Mecz Zagłębiem Sosnowiec przez wielu określany jest mianem meczu sezonu. Czy ta dodatkowa otoczka mobilizuje was jakoś? Na pewno, jeżeli chodzi o otoczkę tego spotkania, jest odczuwalna w tym tygodniu. No, od chłopaków można usłyszeć, że nie grali jeszcze przy takiej publiczności, co zamierzana ma być jutro. Także na pewno zapowiada się bardzo fajny mecz ze względu na rangę i tak samo chcę podtrzymać pasę wygranej. Zagrałeś już 2 mecze w barwach Gieksy. Jak oceniasz atmosferę przy Bukowej? No, atmosfera jest przed meczami bardzo napięta, tak? Każdy kto jest związany tutaj z Gieksą, oczekuje zwycięstwa, oczekuje nie tylko zwycięstwa, ale tak samo zwycięstwa z efektowną grą. Także jest o co grać i w każdym meczu trzeba po prostu zwyciężać. W twojej długiej karierze pewnie zagrałeś już jakiś mecz podobnej rangi. To znaczy, no, nie zagrałem jakoś wiele spotkań o takiej randze, prawda, bo to są derby, to jest Śląsk, to jest specyficzny klimat, także no, byłem w Górniku, gdzie były wielkie derby Śląska, gdzie Górnik grał z Ruchem Chorzów i myślę, że do tego meczu można porównać takie spotkanie, bo wiadomo, że derby to są derby i dla kibiców, i dla zawodników są specyficzne. No, szczerze, muszę chyba już iść, nie? Nie jestem w stanie już się nic dokonać. No, chyba znowu będzie montaż na koniec sezonu, co? Dziękuję. Tyle miałem ci do powiedzenia w dniu dzisiejszym.